cele misji bez zmian. Uważaj na złowrogie cienie. Cienie? Wzmacniacze są wyłączone. Ale nie odciąłem się. Nawaliłem. Dziwi cię to? Wrono, statek się zmieniał, nim przybyliśmy. Potem było tylko gorzej. Zatem naprawmy to. Jakby wzmacniacze zmagały się z nieznanym zakłóceniem. Ale działają. Wnętrza wpełzają we wszystko. I zmieniają to. To przypomina wyprawę do Czarnego Ogrodu. Przełomów zawsze dokonywaliśmy siłą. Chyba ty. Tak. Miałeś aż nadto wyborów w swoim życiu. Nie byłeś dzieckiem miotającym się między autorytetami. Strażniczko, jak ci idzie opieka nad nim? To sprawa między nami. Powoli. Słuchaj swej pani. Nie chcemy zagrozić powodzeniu misji. Tym razem poszło łatwiej.
wzmacniacz na miejscu. Wrona dociera do drugiego nadajnika. Zakłócenia są echem fantomów, które nawiedzają korytarze Lewiatana. Nabierają mocy. Ponownie zdjęta. Zasilanie przywrócone. Naprzód. Wyobrazić sobie obcą osobę o twarzy siostry. Lecz wiem, jak to jest zrozumieć, że ktoś nie jest tym, za kogo się go brało. Oczywiście. Całe twoje życie. Jestem strażnikiem miasta. Z pewnością ja i Mara będziemy kiedyś współpracować. Musimy się tylko zgrać. Słyszysz, strażniczko? Jedną nogą jesteśmy na razie. Książę Wrona nie całkiem chce to przyznać, ale to przebolejemy. Zabawne. To ostatni. Jestem gotowy, strażniczko. Wrono, dasz radę. Jesteś dość silny. Gdy wylądowaliśmy tu po raz pierwszy, nie byłem pewien. Ale ufam wam. Jestem gotów to zakończyć. Doceniam poświęcenie dla sprawy, ale nie masz dość tej przepychanki? Przedtem mnie zaskoczyłeś. Tym razem jestem gotowy. Ojcze!
rdzeszni wiarki wyłania się straszliwe ostrze. Wyłania się straszliwe ostrze. Strażniczko!
wiarki wyłania się straszliwe ostrze. Tłumaczyłem sobie, kim byłeś. Łotrem poskładanym z
szeptów o tym, co uczyniłeś. Ale masz rację. Boję się. Boję się, że nasza natura zagrozi moim przyjaciołom. Lub oni zagrożą mnie. W każdym z nas jest coś, czego nie chcemy. Poznając to, stajemy się silniejsi.